Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Gwoli wyjaśnienia, w czasie kampanii wyborczej portal w Szczecinie.pl wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie zaprosi Was na cykl debat. Pierwsza właśnie się rozpoczyna na żywo. Przypytywać będziemy kandydatów ze wszystkich komitetów wyborczych, którzy związani są z sektorem ochrony zdrowia. Będziemy zadawać pytania o programy wyborcze, będziemy zadawać pytania o to, jakie według kandydatów są pomysły na to, żeby ochronę zdrowia w Polsce uleczyć. Będą padać pytania od lekarzy dentystów, ale także od Was, drodzy widzowie, czyli ten punkt widzenia pacjenta jest jak najbardziej mile widziany. Ja będę tutaj administratorem czekającym na Wasze komentarze, a głównym prowadzącym wywiady będzie Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Prezesie, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pierwszym naszym gościem będzie przedstawiciel Polski 2050 Szymona Hołowni, pan doktor habilitowany nauk medycznych Cezary Pakulski, specjalista anestezjologii intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Pytania będą trudne, ale to o to chodzi właśnie, żeby nasi widzowie, żeby lekarze, którzy nas oglądają, mieli okazję zweryfikować, kto ze środowiska lekarskiego chce być ich przedstawicielem w parlamencie. I my mieliśmy zupełnie inne założenie na początek naszej rozmowy, ale kiedy Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje takie gorące newsy na Twitterze, pozwolę się wesprzeć telefonem, to musimy pana, panie doktorze, poprosić o komentarz. Otóż Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało właśnie pozytywną opinię na nowe kierunki lekarskie w następujących uczelniach. Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich, a także Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie doktorze, fakt jest więc taki, że ojciec Tadeusz Rydzycz w swojej szkole będzie uczyć lekarzy. Co pan na to? No to jest jakaś kolejna katastrofa, jeśli chodzi o przyszłość polskiej medycyny. Ja mam tutaj pewne takie skojarzenie z jednym z filmów Charlie'ego Chaplina, gdzie Charlie przy tej taśmie produkcyjnej ledwo nadążał z przykręcaniem śrub. No za chwilę będziemy takimi świadkami pewnej komedii, która będzie zacznie dotyczyć ochrony zdrowia, bo... Komedia czy tragedia? Panie doktorze, uczelnia dzisiaj, ojca Rydzyka będzie uczyć dzisiaj ja mówię, dzisiaj, dzisiaj to brzmi jak komedia, natomiast finalnie będzie to tragedia, bo trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili kogokolwiek, kto kończąc tą uczelnię, jeszcze nie wiemy, gdzie będą prowadzone zajęcia w ramach tej uczelni. Widzimy mniej więcej, jak to się dzieje w przypadku innych uczelni niemedycznych, które otrzymały zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego, w których studenci jeżdżą po kilkaset kilometrów w weekendy, żeby odbywać zajęcia w prosektorium. Zajmują miejsca ćwiczeń studentom w macierzystych uczelniach, niszczą preparaty, no bo jeżeli preparaty są powielokroć używane, więc studenci, którzy na przykład w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym albo w Gdańsku, no, po każdych takich zajęciach ich możliwości edukacyjne są dużo gorsze. Nie wiemy, jaka będzie siła naukowa takiej uczelni, bo ten wymóg, który mówi o tym, że żeby otworzyć kierunek medyczny wystarcza 12 samodzielnych pracowników nauki, no to jest też jakiś... Panie doktorze, według pana, jakiego lekarza może wykształcić uczelnia, która jest Akademią Kultury Społecznej i Medialnej? Trudno mi sobie wyobrazić. Ja jestem nauczycielem akademickim, wiem ile kosztuje, ile wysiłku kosztuje nas, nauczycieli akademickich, nauczenie, wychowanie przyszłego lekarza. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby w uczelni, której podstawowa misja jest zupełnie inna, żeby tam w ogóle można było edukować lekarzy. To jest kuriozum, czy to nie jest kuriozum? No to jest kuriozum. To jest sytuacja, która wymaga takich dość gwałtownych działań. Tylko ja mam, od razu pojawia się u mnie pytanie, no bo po wyborach zmieni się władza, bo jestem tego pewien. Będziemy chcieli zrobić porządek z tymi pseudouczelniami. Ja w tym momencie przede wszystkim widzę tych ludzi, którzy, z tych studentów, którzy uwierzyli w różne banialuki i różne obietnice i co z nimi?
Bo nie widzę możliwości, żeby panie doktorze, już oddaję prezesowi. Ale to właśnie pociągnijmy ten temat. Bardzo dobrze. Opozycja wygrywa wybory. Jest nowy premier. Kto nim będzie, zobaczymy. Minister finansów. I dostaje pan propozycję objęcia teki ministra zdrowia. Jakie będą pana priorytety? Jeżeli pan mówi, że jednym z priorytetów mają być sprawa rozwiązania tego typu szkół medycznych, które w różny sposób otrzymują tą akredytację, przykładowo bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I teraz pytanie, jak by pan chciał rozwiązać te problemy konkretnie, bo to elektryzuje nie tylko lekarzy, nie tylko całe środowisko medyczne, ale również pacjentów, no bo każdy z nas by chciał być leczony przez jednak sprawdzonych, wyuczonych, dobrych lekarzy i ten problem jest nawet jednym z postulatów protestu lekarzy rezydentów, czyli porozumienia rezydentów, który pod koniec tego miesiąca ma mieć miejsce. To się powoli staje jednym z najtrudniejszych problemów do rozwiązania, bo gdybyśmy mieli takie 2-3 uczelnie, to można by było zaplanować przeniesienie tych studentów. Po pierwsze, każda z tych uczelni powinna przejść akredytację. Bo być może w sposób fałszywy źle oceniamy te uczelnie. Każda z tych uczelni powinna przejść akredytację pod względem tego, czy daje gwarancję na prowadzenie studiów według wytycznych, według programów, daje gwarancję wykształcenia dobrego lekarza. Ale teraz panu przerwę. Oczywiście, ale dzisiaj już to wiemy. Mamy uczelnie, które mają negatywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Co w tym momencie, jeżeli dojdzie do przejęcia władzy, będziecie mogli wpływać na ten system edukacji? Czy w tym momencie twardo zaczniecie mówić tak, trzeba relokować tych studentów? Czyli tak? To, co się otworzyło, czy zostanie za rok zamknięte? Bo to jest bardzo ważny punkt. No, możemy mnożyć przykładów tych uczelni. Może nasi widzowie tego nie wiedzą. Natomiast istnieją uczelnie w Polsce, gdzie na zajęcia z anatomii trzeba jechać w jedną stronę 100 kilometrów. I to przez kilka miesięcy jest totalnie abstrakcyjne myślenie. I teraz pytanie, jak trzecia droga, jak Polska 2050 do tego problemu by się odniosła? Znaczy ja mogę za siebie odpowiadać w tym momencie, tak, przyznam się, że nie podejmowaliśmy konkretnej decyzji jako komitet koalicyjny, bo w tej chwili startujemy jako komitet koalicyjny. Według mnie za wszelką cenę trzeba będzie szukać sposobu relokacji tych studentów, ewentualnie objęcia opieką tych kierunków, które powstaną przez uniwersytety medyczne, które stworzą być może jakieś szanse utrzymania jakości edukacji, a na pewno nie dotyczyłoby to tylko jednego rocznika, tak? Bo do oceny jakości funkcjonowania tej uczelni musiałoby to ten proces przebiegać bardzo szybko. Okej, panie profesorze, to powiedzmy, że to jest jeden z tematów priorytetowych, który byście podjęli jako jeden z ważniejszych. A jakie są inne priorytety, które byście przyjęli przez pierwsze 100 dni? Zawsze ma premier i ministrowie te 100 dni, kiedy mogą wyznaczać priorytety i jednak decydować, jakie kierunki są najważniejsze. To również jest bardzo trudne pytanie, dlatego że my tak dzisiaj naprawdę nie wiemy, w jakiej sytuacji finansowej zastaniemy ten nasz kraj. Ale ułatwimy sytuację. Minister finansów mówi, że tyle, ile pan będzie chciał, to da. Ma pan najwspanialszego ministra finansów na świecie, który mówi, że w zdrowie to jest dla niego inwestycja, on będzie każde pieniądze ładował, bo tak mówi WHO. No ale jesteśmy osobami poważnymi i wiemy, że tak nie będzie. No na pewno trzeba znaleźć pieniądze na system ochrony zdrowia i pierwsze decyzje, które powinny być podjęte, to zlikwidowanie paradoksu N-2 w finansowaniu systemu ochrony zdrowia, czyli liczenia PKB na zdrowie według PKB sprzed 2 lat. Bo to jest oszukiwanie i pracowników systemu ochrony zdrowia, oszukiwanie pacjentów. Jeżeli wszystkie inne dziedziny w naszym kraju możemy finansować według budżetu aktualnego, to dlaczego ochrona zdrowia ma być potraktowana w sposób jakiś indywidualny i tak niekorzystny?
Ale nie same pieniądze są problemem systemu ochrony zdrowia, dlatego że no widać było, że w ciągu ostatnich lat tych pieniędzy do systemu wpłynęło dużo więcej niż mieliśmy ich 6-8 lat temu. A sytuacja jest tak samo trudna, a patrząc na kolejki, to nawet można powiedzieć, że się dalej cofamy, tak? Bo kolejki się nieznacznie, ale się jednak kolejki do lekarzy, specjalistów się wydłużają. To panie doktorze, pozwolę, bo my obiecujemy internautom, że będą mogli zabierać głos. Jeżeli użył pan słowa kolejka, to pani Teresa napisała taki komentarz. Na NFZ kolejka to 2 lata, ale prywatnie to się dostałam z biegu. Tak, to jest pewien paradoks i to delikatnie mówiąc polskiego systemu ochrony zdrowia, że mamy dwa niezależne jak gdyby systemy, które w przypadku jednostek publicznych mamy kolejki długie, różnie długie. W przypadku jednostek niepublicznych ten sam lekarz jest w stanie tego samego dnia już nie wysyłać w kolejkę za 2 lata, tylko zrealizować tą wizytę. To wszystko jest do naprawienia, ale nie zrobimy tego z dnia na dzień, dlatego że gdybyśmy dzisiaj podjęli decyzję o rozdzieleniu systemu publicznego od systemu niepublicznego, to system publiczny przestałby funkcjonować, dlatego że większość lekarzy przeszłaby do systemu niepublicznego. Więc to wszystko trzeba robić powoli i planując trzy kroki do przodu. To, co w tej chwili powinniśmy zacząć robić, te pierwsze 100 dni, to dalej rozwijać podstawową opiekę zdrowotną, przekazać, gdybyśmy mieli więcej tych pieniędzy, dużo większe pieniądze na koordynatorów ochrony opieki zdrowotnej w POZ-ach, po to, żebyśmy znaleźli na te stanowiska wystarczającą liczbę specjalistów zdrowia publicznego, bo dla nich to jest wspaniałe miejsce pracy. Ich zadaniem byłoby po pierwsze koordynowanie całego tego ciągu pacjentów w systemie ochrony zdrowia, organizowanie konsultacji specjalistycznych, ale również być może byłby to najwyższy czas na to, żeby rozpocząć jakiekolwiek próby popatrzenia przychylnym wzrokiem na promocję zdrowia, na profilaktykę, bo tego dzisiaj nie ma. Czyli profilaktyka, większe finansowanie oraz koordynacja, dobrze brzmi. Natomiast przyjrzyjmy się programowi Polski Trzeciej Drogi, czyli Koalicyjnego Komitetu Polski 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-u. Jeden z państwa postulatów, który został zgłoszony jako 6 gwarancji 30 czerwca, ale później powtórzony jako 12 gwarancji Trzeciej Drogi, to jest wizyta u lekarza w ciągu 60 dni lub zwrot pieniędzy za prywatną wizytę. Koniec z Polską, której na wizytę do endokrynologa, tutaj państwo podali, wynosi aż 2330 dni. Bardzo dobry postulat, tylko bardzo duże pytanie, no to ile by to kosztowało, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że standardowa wizyta u, załóżmy, ginekologa kosztuje na NFZ około 220 zł, to te stawki w sektorze prywatnym są znamiennie wyższe, a tak samo załóżmy w stomatologii dziecięcej. Jeżeli byśmy zobaczyli, jaka jest dostępność stomatologa dziecięcego czy psychiatry dziecięcego, to jest to niesamowicie trudne na NFZ, a w sektorze prywatnym i tak trzeba długo czekać. Jak Polska 2050 chciałby ten problem rozwiązać? Ten punkt, który został przeczytany, to jest ustalenie polityczne. W pierwotnym programie Polski 2050 Szymona Hołowni mówiliśmy o tym, że ta płatność mogłaby mieć miejsce wtedy, kiedy kolejka jest dłuższa niż 3 miesiące. Zresztą taki jest standard, powiedzmy, europejski. Kolejka, która do lekarza specjalisty, która trwa 3 miesiące, to jest w krajach skandynawskich. Rozumiem, ale nie boją się państwo bardzo prostej rzeczy, która może się zdarzyć, że lekarze zaczną odchodzić do systemu prywatnego i w tym momencie będzie windowanie cen. To jest pierwsze zagrożenie, które ja widziałem w tej propozycji, a drugie zagrożenie, które również możemy zauważyć, to sytuacja, że
no, nie uda się nam znaleźć takich pieniędzy po prostu w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ te mityczne 7 miliardów na tą propozycję dla mnie to tak w ciągu kilku miesięcy wyparują. Tak, z tym, że to jest propozycja ratunkowa, tak, bo no mamy świadomość, że zresztą mamy, to jest sytuacja podobna do kredytu 2% i mieszkań, prawda, które automatycznie po ogłoszeniu, po wejściu w życie tej ustawy mieszkania zdrożały, a nie staniały. Wszyscy myśleli, że stanieją, prawda, więc to jest sytuacja bardzo, bardzo podobna. Wiem, że w tej chwili wśród zespołu, który będzie odpowiedzialny za gospodarkę finansową, trwają prace, których celem będzie dojście do sytuacji, w której to ryzyko, o którym mówi pan prezes, będzie trochę mniejsze, że lekarze będą podnosić koszty. To jakiś limit są państwo ustali za tą kwotę? Nie wiem, bo ja wiem, że takie rozmowy trwają. Natomiast rozwiązanie problemu musi być systemowe, a więc tu wchodzi i kwestia i poprawy sytuacji, jeśli chodzi o studia na kierunku lekarskim. To jest kwestia ułatwień w otwieraniu specjalizacji. To jest kwestia ułatwień w kończeniu tej specjalizacji. Do tego jeszcze przejdziemy, panie profesorze, bo mamy dużo pytań jeszcze do programu, a czas leci. Jedną z najważniejszych kwestii, którą poruszała Polska 2050 i Trzecia Droga, to jest propozycja numer 2 z listy wspólnych spraw, którą państwo ogłosili jako pierwszy taki dokument swój programowy. I propozycja numer 2 brzmi następująco. Oddanie głosu kobietom, przywrócenie stanu prawnego kwestii możliwości przerywania w ciąży do kwestii sprzed ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz rozpisanie referendum w tej sprawie. No i jako pilny obserwator życia politycznego chciałbym zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny nie zmieni się po 15 października oraz sądzę, że prezydent aktualnie urzędujący Andrzej Duda nie ma przychylnego stosunku do tego typu rozwiązania spraw, więc jakby państwo chcieli to wszystko pogodzić i jednak sprowadzić, żeby ten postulat wszedł w życie. No i czy sprawy medyczne powinny być rozstrzygane drogą referendum? Ale właśnie dlatego, że mamy takiego prezydenta, jakiego mamy i mamy taki Trybunał Konstytucyjny, jaki mamy, dlatego proponujemy referendum. Gdyby pójść drogą, którą proponuje czy Koalicja Obywatelska, czy Lewica, że aborcja stanie się przedmiotem ustawy w Sejmie i zostanie przegłosowane to uwolnienie możliwości wykonywania aborcji według woli kobiety do 12 tygodnia, no to wtedy jesteśmy pewni, że będziemy mieli weto prezydenckie, a jeżeli będziemy w stanie to weto odrzucić, obalić, to pojawi się kilkudziesięciu posłów PiS-u, którzy złożą właściwy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Referendum wiąże prezydenta i powinno wiązać Trybunał Konstytucyjny z decyzją tą referendalną. Czyli rozumiem, państwo chcą też doprowadzić do zmiany konstytucji w tej zakresie, no bo w 97 roku Trybunał Konstytucyjny już raz do podobnej sprawy, bo to z przesłanki społecznej się odnosił i tam wyraźnie podkreślono, że to jest niezgodne z konstytucją. Czyli rozumiem, że państwo chcieliby w którymś momencie też dążyć do zmiany konstytucji w tym charakterze. Tak, naszym celem jest rozstrzygnięcie tego prawo człowieczego, powiedzmy, problemu raz. A dobrze, chcemy oddać głosy społeczeństwu. Wiemy, że w tej chwili jest dużo, gdybyśmy przeprowadzili takie referendum i obywatele wzięliby w nim udział, to znaczna część oddałaby głos za uwolnieniem tego, za liberalizacją procesu, za liberalizacją możliwości wykonania aborcji. Ale też chciałbym, żeby tutaj wybrzmiało coś takiego, że nie sama aborcja jest tutaj problemem i to nie jest jedyna rzecz do rozwiązania, bo
ten cały ten problem, on musi być zrealizowany w pakiecie, włącznie z edukacją seksualną, włącznie z dostępem do antykoncepcji zwykłej i awaryjnej, alternatywnej. To wszystko musi być robione w sposób jednocześnie, dlatego żebyśmy uniknęli sytuacji, w której wtedy, kiedy leki antykoncepcyjne nie będą dalej refundowane, aborcja okaże się najtańszym... Rozumiemy kompleksowość rozwiązywania sprawy. Tak. To panie doktorze, to ja zapytam jeszcze jedno zdanie, jeżeli pan pozwoli. Czy naprawdę pan myśli, że w swojej obecnej koalicji politycznej znajdzie pan zwolenników tego rozwiązania? Bo to, co pan mówi, jest ewidentnie rozwiązaniem progresywnym. Tak. Tymczasem pan jest w koalicji konserwatywnej. Ale... I to powiedziałbym konserwatywnej na tyle mocno, że myślę, że gdybyśmy zaprosili tutaj ludowców, to oni nie byliby za tym, żeby wprowadzać aborcję i progresywną edukację seksualną. A więc czy my rozmawiamy o konkretach, czy rozmawiamy o pewnych marzeniach politycznych? Nie, rozmawiamy o konkretach, dlatego że my jesteśmy w koalicji tylko wyborczej. Już dawno było powiedziane, że po wyborach będziemy tworzyć osobne kluby poselskie i nie będziemy w żaden sposób związani z decyzjami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak samo jak dotyczy to samo kwestii polowań, chowu klatkowego. To są rzeczy, które nas różnią. W przypadku aborcji to tutaj my mamy jeszcze, jest jedna różnica zasadnicza. My mamy tutaj pełen wybór. Możemy podjąć, każdy z nas będzie mógł podjąć decyzję taką, jaką uważa za słuszną. Nie będziemy mieli obowiązku podejmowania decyzji tak, jak podejmie taką decyzję prezydium klubu. Zanim oddam głos prezesowi Bulsie, zaapeluję do naszych widzów. To jest specjalne nasze spotkanie, jedno z kilku, gdzie wspólnie z Okręgową Radą Lekarską w Szczecinie, Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie zapraszamy kandydatów do parlamentu z wszystkich list wyborczych, którzy reprezentują sektor ochrony zdrowia. Naszym pierwszym gościem jest dr Cezary Pakulski z Polski 2050, przedstawiciel Komitetu Trzecia Droga. I ja wciąż gorąco Was zachęcam, drodzy widzowie, do zadawania pytań. My tutaj przedstawiamy dzisiaj lekarski punkt widzenia, ale ten punkt widzenia pacjentów również jest bardzo ważne i wszelkie pytania, które będą się pojawiać, również będą zadawane. Ale też w ostatniej części programu będą pytania od pacjentów, bo też od nich otrzymaliśmy dużo. Ostatnie pytanie, które będzie łączyło dwie problematyki trzeciej drogi. Z jednej strony państwo mówią w propozycji ze wspólnych spraw, propozycja 3 mówi o godnej płacy dla pracowników oświaty, również dla pracowników ochrony zdrowia i innych sektorów publicznych, korekcja wskaźnika inflacji i wyżej. Ale z drugiej strony państwo mówią, że w 9 gwarancjach gospodarczych, że nie będzie żadnych podwyżek podatku do 2026 roku, a składka zdrowotna ma być dla wszystkich równa zamiast podatku. W związku z tym, jakbyście chcieli te dwa zupełnie różne i idą dwie różne strony postulaty pogodzić i też ile w odczuciu pana powinna zarabiać pielęgniarka, ratownik medyczny, lekarz, opiekun medyczny? No tak, jesteśmy w takiej w sytuacji obowiązującej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, więc wszystkie propozycje nasze, jest zrozumiałe, że one muszą być iść w kierunku wartości wyższych. Podstawą rozliczania podatkowego według propozycji Polski 2050 i według planu dla Polski, planu dla gospodarki jest przejście na podatek jednolity, na daninę jednolitą. To znowu nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jaka wartość tego podatku zostanie określona jako ta właściwa. Ale tak, po pierwsze musimy w końcu zacząć pokazywać obywatelom całość kwoty, którą oni zarabiają, a więc nie tylko to, co widzą na pasku wtedy, kiedy otrzymują wypłatę, ale również te środki, które płaci pracodawca. To powoduje, że w tej chwili mamy około 50% należności, którą brutto, którą otrzymujemy, to staje się to podatkiem. Oczywiście. Jeżeli zostanie na przykład ustalone, że
ta danina jednolita będzie wynosiła, na przykład, ja nie chcę mówić, że tak będzie, 30%, to będzie oznaczało, że z tych samych pieniędzy będziemy w stanie podnieść płace o 20%. Mniej więcej taki był i jest nasz plan, żeby pracownikom systemu ochrony zdrowia te płace móc podnieść o 20%. Natomiast muszę jeszcze raz powiedzieć o tym, o czym już wspomniałem. Nie wiemy w tej chwili, co my w kasie tego naszego państwa zastaniemy po przejęciu władzy. Ale obiecujecie w gwarancjach wyborczych pewne rzeczy, które dużo kosztują. Tak. W waszych gwarancjach również znajduje się przykładowo odłożenie szpitali powiatowych oraz urealnienie wyceny części świadczeń zdrowotnych. Więc dlatego o to pytam. Również refundacje in vitro. Jeżeli byśmy na to poczuli, to są bardzo duże koszty. Nie mówię, że to nie są programy potrzebne. Tylko jeżeli obiecujemy coś, to musimy mieć to wyliczone. Czyli rozumiem, że zespół, który ma wyliczyć, jak dostać te pieniądze, pracuje aktualnie i zostaną niedługo jego prace opublikowane. Tak, ale jeśli mówimy o oddłużeniu szpitali powiatowych, nie tylko powiatowych, bo ogólnie rzecz biorąc szpitali, to w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę oddłużenie tych zobowiązań, czy rozwiązanie tych zobowiązań wymagalnych. To jest około 2 miliardów złotych, nieco więcej. To jest pierwszy krok, a potem przed dalszymi etapami oddłużenia, żeby to nie było po raz kolejny oddłużenie po to, żeby szpitale mogły się znowu zadłużyć. Każda taka jednostka będzie musiała przejść audyt. W tak zwanym międzyczasie trzeba będzie zweryfikować wycenę świadczeń medycznych, tak żeby te podstawowe dziedziny medycyny, które w przypadku szpitali powiatowych są szczególnie ważne, a które dzisiaj są zdecydowanie niedofinansowane, jak choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia ogólna, czy położnictwo z ginekologią, żeby te dziedziny medycyny zaczęły być w końcu wyceniane w sposób uwzględniający również koszty pracy. Ja pozwolę sobie, panowie, bo obiecujemy naszym widzom, że będziemy czytać ich pytania na facebookowym profilu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, gdzie również możecie nas oglądać. Pojawiło się pytanie, czy wrócimy do idei państwowych egzaminów dla zawodów medycznych, takich jak PERM? Ja jestem gorącym orędownikiem tego, żeby takowe egzaminy były. Chyba najgłośniej protestowałem w momencie, kiedy PERM był likwidowany. Znaczy on likwidowany, on nie wszedł w życie. On miał wejść w życie, ale został jak gdyby odwołany. To samo dotyczy egzaminu, państwowego egzaminu dla fizjoterapeutów. Obawiam się, że szczególnie po jednej z ostatnich wypowiedzi pani minister zdrowia, która stwierdziła, że lekarski egzamin końcowy jest, jego celem nie jest ocena umiejętności lekarzy, to jest jedna z form oceny. Czyli również w przypadku lekarskiego egzaminu końcowego wydaje mi się, że idziemy w kierunku najpierw jego osłabienia jego roli kontrolnej. Zresztą z tym mamy już teraz do czynienia, chociażby świadczy o tym fakt, że nagle lekarski egzamin końcowy zaczęli zdawać wszyscy obcokrajowcy, którzy kończą u nas studia, co wcześniej nie było możliwe, a związane jest z procentem pytań, które na egzaminie wchodzą z tak zwanej puli. Bardzo dobrze pan profesor przeszedł do kolejnej części naszego programu, dlatego że tutaj mamy dużo pytań od lekarzy. Jedno brzmi następująco. Lekarze z Ukrainy. Czy sprowadzanie medyków z kraju ograniczonego wojną w pana ocenie jest etyczne? Oraz czy osoby bez znajomości tego systemu mogą tak po prostu do niego wejść poprzez zgodę ministra, warunkowe prawo wykonywania zawodu, co powoduje, że jednak na dużo łatwiejszych warunkach są wprowadzani do systemu niż Polacy, którzy studiują wiele lat. I jakby Polska 2050 chciałaby ten system rozwiązać tak, żeby z jednej strony oczywiście tych lekarzy, którzy chcą pracować w Polsce jako lekarze praktykować i dalej się uczyć i oddzielić ich oczywiście od tych osób, które po prostu na razie muszą się dużo douczyć, żeby móc być dopuszczone do pracy z pacjentem. Od pytania o etykę bym się uchylił, dlatego że to są ich decyzje, prawda? Nie możemy ludziom zakazać, prawda, pewnych wyborów.
Jeśli chodzi o pozostałe część pytania, mogę powiedzieć, że znowu jesteśmy jedyną, jako Polska 2050, Szymona Hołowni, byliśmy jedyną partią, która w trakcie procedowania specustawy ukraińskiej protestowała przez cały czas w sprawie dopuszczenia do polskiego systemu ochrony zdrowia lekarzy bez znajomości języka polskiego. I jako przykład podawaliśmy nauczycieli. Nauczyciele nie znający języka polskiego nie mieli prawa być włączeni do polskiego systemu edukacji. Mogli zostać jedynie opiekunami uczniów w ukraińskich klasach. To samo proponowaliśmy, żeby do czasu, do kiedy lekarze z Ukrainy, Białorusi, z innych państw nie opanują języka polskiego w stopniu wystarczająco dobrym. I tu znowu można się podeprzeć przykładem polskich lekarzy, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, za Odrę, do Niemiec. Mogą rozpocząć jakiekolwiek aktywne działania medyczne w momencie, kiedy zdadzą państwowy egzamin ze znajomości języka niemieckiego, również fachowego. Panie profesorze, z racji, że nasz program powoli będzie się zbliżał do końca, natomiast jeszcze mamy kilka by lekarze dentyści nie wybaczyli mnie, gdybym nie zapytał o stomatologię. Stomatologia jest to głównie sektor prywatny. Dostępność do, załóżmy, dzieci powinna być gwarantowana przez konstytucję i nasz kraj powinien bardzo szczególnie opiekować się dziećmi. Dostępność do stomatologii dziecięcej i wycena jest na tragicznym poziomie. Jaki ma pomysł tutaj Trzecia Droga Polska 2050, żeby jednak rozwiązać ten problem, także kształcenia lekarzy stomatologów, dlatego że ich dostępność do kształcenia specjalizacyjnego jest bardzo znacznie ograniczona i to powoduje również, że pacjenci nie mogą w tak prosty sposób dostać się do tych wykwalifikowanych specjalistów. Tak, lekarze stomatolodzy stanowią gdzieś około 20% wszystkich lekarzy, tak? Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę rezydentur, która jest przyznawana na kierunki związane ze stomatologią, to rzadko kiedy ta liczba rezydentur jest większa niż 3%. Bywały lata, że był 1-1,5% przyznanych rezydentur, to były rezydentury związane ze stomatologią. Więc to trzeba zdecydowanie poprawić i stomatologia dziecięca jest tego takim klasycznym przykładem. W programie Polski 2050 Szymona Hołowni mamy wprowadzenie zasady realizowania bezpłatnych świadczeń z zakresu stomatologii czy finansowanych z budżetu państwa dla dzieci do 18 roku życia, czyli dla dzieci i młodzieży. Nie chcemy, żeby to oznaczało powrót czy konieczność obecności stomatologa, gabinetu stomatologicznego z lekarzem stomatologiem w szkołach. W tej chwili mamy 7 tysięcy umów na świadczenia w szkołach, a 34 tysiące szkół. W naszej ocenie w szkołach powinny razem z uczniami być i zajmować się nimi higienistki stomatologiczne. Natomiast uważamy, że stomatolog powinien stać się elementem opieki koordynowanej jako kolejna specjalizacja medyczna i w ramach tej opieki koordynowanej, czyli w ramach funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, powinniśmy zapewnić dzieciom bezpłatne świadczenia stomatologiczne, począwszy od pierwszego roku życia. Rozumiem, ale chce pan ułatwić programy specjalizacyjne? Chciałby pan nagle zmniejszyć kryteria, żeby te ośrodki mogły kształcić? Bo jaki jest taki kwintesencja, żeby po prostu lekarze stomatolodzy, którzy nas na pewno słuchają, mogliby usłyszeć, tak, będzie łatwiej zdobyć akredytację, łatwiej będzie mogliśmy kształcić, przeznaczymy więcej rezydentur dla stomatologii. To jest... No to już powiedziałem, więcej rezydentur, umożliwienie tych zwiększenia liczby ośrodków czy miejsc akredytacyjnych czy akredytowanych do
nauki tego zawodu przez na przykład umożliwienie uruchomienia w gabinetach dodatkowego fotela dentystycznego i umożliwienie w współpracy ze stomatologiem osoby wspierającej, czyli drugiego lekarza, którym będzie mógł być albo lekarz w trakcie specjalizacji, albo w sytuacji, kiedy lekarz stomatolog na przykład planuje udać się na urlop, to żeby ktoś się w tej jego praktyce mógł dalej funkcjonować. Czyli w ten sposób zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych, zwiększenie środków, które będą przeniesione na stomatologię, one w tym roku i tak zostały, chyba po raz pierwszy od długiego czasu dość wyraźnie ta kwota została zwiększona, bo mamy przekroczenie 3 miliardów złotych. Tak, oczywiście, ale z drugiej strony mamy 7... Ostatnie pytanie, panowie, to ja jeszcze raz zapeluję na koniec do naszych widzów, którzy oglądają nas na portalu w Szczecinie.pl i w mediach społecznościowych Okręgowej Izby Lekarskiej, że to już jest ostatni rzut na taśmę, kiedy możecie dołączyć do naszej rozmowy i zadać pytanie panu doktorowi. Również, ale te pytania padały wcześniej, dlatego jedno z takich pytań to jest bardzo głośna sprawa, która dzisiaj wyszła medialnie, czyli sprawa, że policja zaczęła wzywać pacjentki związane z, które były leczone przez panią dr Kubicę. Sprawa ogólnie znana medialnie, natomiast na gruncie tej sprawy wychodzi jedna bardzo ważna rzecz. Czy w pana opinii, w opinii Trzeciej Drogi, w opinii Polski 2050, tajemnica lekarska nie powinna zostać bardziej wzmocniona prawnie? Dzisiaj mamy sytuację, że prokurator może zażądać nagle akt wielu tysięcy pacjentów z wielu lat, może przejrzewać je, natomiast żebyśmy my jako lekarze mogli zeznawać, to dopiero sąd musi nas zwolnić z tej tajemnicy. Jest to według mnie nierówność prawna i Okręgowa Izba Lekarska Szczecin nie planuje tutaj swoje działania. Natomiast jak politycy oceniają tę sytuację i czy ona wymaga zmiany? No, ona wymaga zmiany, bo można się postawić w sytuacji zarówno pani doktor, jak i jej pacjentek, tak, które w zasadzie zostały przez państwo, któremu zaufały, zostały przez to państwo zdradzone, dlatego że wszystkie najbardziej intymne tajemnice ich dobrostanu, ich choroby, to wszystko nagle może stać się, czy staje się sprawą publiczną. Tajemnica lekarska powinna być wzmocniona. Ale musimy też zrobić wszystko, żebyśmy skończyli z tym policyjnym państwem. Także bardzo Państwa proszę, idźmy na wybory i weźmy w nich udział i w sposób właściwy zagłosujmy, bo inaczej będzie tylko gorzej. To państwo zaczyna wkraczać w coraz bardziej intymne wasze sfery. To jeszcze jest jeszcze pytanie od widza na koniec, prawdopodobnie już. Kiedy wprowadzimy odszkodowania za na przykład oczekiwanie do specjalisty powyżej 3 miesięcy? Jeżeli państwo nie potrafi zapewnić opieki, to niech oddaje składki. No ta propozycja, żeby finansować wizytę u lekarza specjalisty wtedy, kiedy czas oczekiwania jest przedłużony, jest taką formą jak gdyby odszkodowania, tak? bo daje przynajmniej na ten pierwszy okres czasu, dopóki starczy środków finansowych, które zostaną na ten cel przeznaczone, pozwoli złapać oddech. Wydaje się, że jeżeli jednocześnie zapanujemy nad kolejkami dla pacjentów, jeśli zapanujemy nad tym, żeby przekazywać pacjentom informacje, jak ważne jest to, że jeżeli są zapisani na wizytę do lekarza specjalisty, żeby poszli na tą wizytę. Jeżeli sami ze swojej strony włożymy w to trochę więcej wysiłku, a więc nie tylko świadczeniodawcy prywatni będą przypominać o zbliżającej się wizycie dzień przed, ale jeżeli to zacznie być wykonywane również przez jednostki publiczne, to być może ta sytuacja kolejkowa, ona zacznie się poprawiać.
To jest oczywiście ważny punkt. Ja na samym końcu mam pytanie, które na Twitterze otrzymaliśmy pod zapowiedzią rozmowy z panem doktorem. W programie chcą państwo przekazać bardzo duże kompetencje zdrowotne samorządom, jeżeli chodzi o tworzenie całej polityki zdrowotnej. I tu padło pytanie, czy to nie będzie prowadziło do pewnej wybujałej fantazji niektórych samorządowców i załóżmy tworzenie oddziałów neurochirurgii, kardiochirurgii, bardzo specjalistycznych oddziałów co drugim powiecie. W naszej propozycji są trzy możliwości zorganizowania tej polityki zdrowotnej regionalnie. Albo wtedy, kiedy jednostką nadrzędną jest sejmik, druga możliwość to wojewoda i trzecia możliwość jednostki zupełnie niezależne, to znaczy jednostki powołane na zasadzie konkursu. Wszystkie z tych rozwiązań mają swoje plusy, wszystkie mają swoje minusy. Minusem, jednym z tych minusów jest ta dowolność organizowania dowolnych świadczeń. W planie dla gospodarki zaproponowaliśmy, w jaki sposób powinny przebiegać konkursy na stanowiska w służbie cywilnej. Takie same konkursy chcielibyśmy zorganizować w przypadku systemu ochrony zdrowia do powołania zarządu regionu. To różnie można różną nazwę można tutaj można ten twór określić, w skład którego będą wchodzili po pierwsze specjaliści, którzy z ochrony zdrowia, którzy wygrają te konkursy, i stroną będą samorządowcy, stroną będzie Okręgowa Izba Lekarska, stroną będzie NFZ, który niejako aportem wprowadzi możliwość finansowania tych świadczeń i można by tak te wszystkie elementy konieczne wymieniać. A wszystko i tak będzie musiało być oparte o mapy potrzeb zdrowotnych. I tutaj jednak to wsparcie samorządowe jest chyba najważniejsze, bo jednak samorządowcy najlepiej wiedzą, co w danym obszarze jest wystarczającej ilości, czego jest za dużo, jakie oddziały powinny być zredukowane, jakie powinny być powołane. No tutaj ten Gorzów jest takim przykładem i kardiochirurgia, prawda, z którą czasami trudno się nie zgodzić w sytuacji, kiedy sąsiednie kardiochirurgie są w Szczecinie i ale Gorzów to inne województwo, to akurat tak. nie wtrącajmy tego do naszej rozmowy. No, prawda jest teraz, że temat ochrony zdrowia to jest temat, który nie jest do wyczerpania w 40 minut, dlatego my sobie rzuciliśmy wyzwanie i portal w Szczecinie.pl wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską przypyta przynajmniej 5 kandydatów do parlamentu, a jak dobrze pójdzie, to nawet może więcej. Panie prezesie. Dziękuję bardzo portalowi za pomoc. Będziemy oczywiście państwa informować w naszych dalszych rozmowach. Przesyłajcie pytania, jesteśmy otwarci. Chcemy, żeby kandydaci do parlamentu jak najbardziej przybliżyli swoje programy, żeby to była właśnie merytoryczna dyskusja o programie, a nie tylko bitwa polsko-polska. Doktor Cezary Pakulski, Trzecia Droga, Polska 2050. Był naszym pierwszym gościem. Kolejna rozmowa organizowana wspólnie przez portal w Szczecinie.pl i Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie już w następny poniedziałek na żywo o godzinie 20. Dziękuję bardzo. Prezes Michał Bulsa, Michał Kaczmarek, czyli ja. Dziękujemy wam za wspólnie spędzony wieczór i czekamy na kolejne komentarze.